Zespół Wisły jest bardzo wyrównany, mają 10 graczy, które każdy może wejść i zdobyć punkty i grać świetnie, więc przy naszej drużynie, gdzie mamy młodość i troszeczkę doświadczony zespół, na pewno personalnie one są lepsze od nas, przez to, że mają równą 10 do grania. W pierwszym meczu byliśmy blisko zwycięstwa z Wisłą, tym razem nawiązanie walki już będzie chyba sukcesem. No tak, w pierwszym meczu nie było Amerykanek, więc wydawało się to tak jakby łatwiejsze i bliższe do tego, żeby można to zwycięstwo wynieść z tego meczu, ale zabrakło nam zdrowia, jakiejś tam koncentracji w końcówce i niestety przegrałyśmy ten mecz. Czas płynie nieubłaganie, przed nami kolejne wyzwanie, także życie toczy się dalej. No właśnie, wyzwanie z kategorii tych bardzo trudnych. No z tych bardzo trudnych i myślę, że zespół Wisły nie trzeba reklamować. Nie przegrał do tej pory żadnego spotkania. Bardzo dobrze sobie radzi również w Eurolidze. Wczorajsze spotkanie minimalnie przegrane z bardzo silnym Fenerbahce, także no zespół bardzo dobry i kompletny. Zespół zupełnie inny od tego, który obserwowaliśmy w Gorzowie. No na pewno w Gorzowie nie było Australijki Phillips, nie były Amerykanki tej obwodowej Quickley. No na pewno to zespół dużo silniejszy w tej chwili, no ale przede wszystkim bardzo fajnie grający. Jaki będzie nasz cel w tym spotkaniu? Cel jak zawsze jest jeden. Trzeba jechać i walczyć z całych sił, oddać wszystko na parkiecie, tak jak w tych meczach, których niestety czasami przegrywamy, ale walczymy do samego końca i jedziemy z nastawieniem, żeby się bić o zwycięstwo.